Siemanko, coś tutaj Maty, dzisiaj ze mną jest. Dintrok. Dobra. I Kacper. I dzisiaj będziemy bawić się szambo modem i tak, coś wam powiem. Coś na tej farmie się zmieniło i to nie są nasze ciągniki, tylko coś innego. Napiszcie w komentarzach co, ten kto zgadnie, nie wiem, coś tam się dla niego wymyśli. Po prostu tak, powiedzcie mi co się zmieniło. Tutaj tak patrzymy i dobra. Jeśli zauważycie co się zmieniło, to gratulujemy. Czekaj, ja to zaraz muszę wziąć, ogarnąć sobie kamerę. To co, jedziemy? Czekaj, zamykam drzwi, ja prowadzę. Shambo Mod, teraz Rok wam coś powie, gdzie można znaleźć Shambo Moda i TP. No to Shambo Mod jest na stronie Farming Simulator .com. Pobieracie modyfikacje i musicie jeszcze pobrać dodatkowo 5 modyfikacji, żeby działała wam ta jedna. Tak. Tam wszystko jest napisane. Miał być z nami Dawid, ale Dawid potrafi tak zrobić z tym modem, że on się nawet sam odinstalowuje. Pamiętam, bo miałem z nim nagrać specjal, ale mam głośny dźwięk. Zaraz przyjdzie się. Ten specjal miałem z Dawidem nagrać i Dawid wtedy zrobił tak, że Shambo Mod nie skaszowało mi grę, a kiedy weszłem do modów, no to nawet go tam nie było, także Dawid potrafił wszystko. Moc Dawida jest nieskończona. Kasper zaraz do nas przyjedzie z Shambem, my na razie jedziemy tylko tak sobie, o. Na pole. No tak, pojedziemy powoli, spokojnie, jeszcze przed kurami żeśmy wstali i orak czas zmień. No, no dobrze jest. Być, dobra. Bo wiecie, jeszcze przed kurami ksiądz właśnie skończył mszę w kościele. My sobie jedziemy. A i modyfikacja jest w kategorii, w modach tam w beta. Beta i tam macie koło mojego fenda właśnie, tam można... Tutaj. No to dalej jeszcze jest jedno chyba. Andrzej, jedziemy tutaj. To dalej. Nie, dobra, tutaj chyba. Ja zaraz przyjdzie dźwięki, żeby was nie zdrażniło, to oznacza, że będę musiał zrobić cięcie. Dobra, tutaj wjeżdżamy. Zaczniemy tutaj. A my tutaj na Kaspla już czekamy. Czekaj. Kasper już jadę, dojeżdżam. Naprzeciw Mgielnych masz jechać. Dzisiaj będzie padać, to żeśmy sobie wybrali porę, panowie, powiem wam. Będą intensywne zapachy. Intensywne, no. Ja sobie pozamykam wszystko. Tylko przed tym, jak zaczniemy cokolwiek robić, to przyciszę dźwięki z gry, bo będą was zdrażnić. Także widzimy się za chwileczkę. Dobra, już jestem. Kasper, podejdź do mnie, bo ja muszę pierwszy najpierw wejść. Nie, bo weź to wejdzie, dobra. Wejdzie. Wiesz tylko o co chodzi? Ja się muszę wziąć z góry, czyli czekaj, ja się tutaj rozłożę. Wybaczcie, że mam taką kamerę, ale muszę. Muszę sobie ogarnąć... O, dobra, rozkłada się. Ja to teraz muszę nacelować tą kamerą. Ja go wezmę od góry, Rok, także ty się możesz bokiem... O, teraz mi ktoś dzwoni, ja nic nie odbieram. Matko, mogą sobie dać niedostępny. Ja muszę sobie włączyć to, bo nie wiem kiedy się mi pojawi, że mogę cię tankować. O kurde, chyba musisz jechać na dół, bo ja też tak nie mogę ten. Od góry nie da rady trochę podnieść? No, nie da się już więcej, na maksa. Musimy na drugą, inaczej, odwrócić się. Albo na pole wiedźcie. No, to chodź na pole, chodź Kasper, bo to nasze pole, to wiesz, możemy gnieść ile się należy. Dawaj, to podjeżdżaj pode mnie. Chyba się nie zakopię. Nie zakopiesz. Matko, kto tam do mnie dzwoni, wnerwia mnie to. Oj, Andrzeju. Maria. No, tym razem chyba Kasper. Dobra, dawaj, ja się potem słapię, tylko... Da się wyżej? Nie da się wyżej. No. Ale jeśli jedziesz na wzgórku, to będzie dobrze. A jeśli się nie da... No, podjedź. A jeśli się nie da, no to musimy w takim razie z tego drugiego... Da się to. Tylko musisz to wycelować to czarne z góry. Ja wiem, tylko że to jest niżej niż... Nie da się tego wyżej podnieść, a się nie trafić. Może masz dobra, ten opuszczony się z przodu. Dobra, to Rok, jak się napełni... Dobra, to w takim razie tak. Ty się Rok napełniaj. Nie wiem, czy wiesz jak. Damy radę. Ja też wszystko tutaj zginam. Zapinaj tylko potem jeszcze nie jedź beze mnie, tylko wiesz, czekaj na mnie, nie? No wiem. Jak się te rury zapina? No lewym myszki. I teraz nie wiem, tylko Kasper, czy ty musisz, czy ja napełnić? Nie, to ty musisz wcisnąć bodajże chyba R albo B. Nie potraficie się tym obsługiwać. A, Kacpra wyrzuciło chyba. Jestem. Jesteś już? A tylko czekajcie, bo mnie nerwia ten Skype. Mów mi ile tam... Nie, zgadnijcie, kto do mnie dzwonił, coś taki długi czas. Rok, zgaduj, kto dzwonił. Dawid. Nie, Mateuski. TV. Nasz dawny sponsor serwera. Dobra, pompujecie czy nie? No pompuję to sam, nie wiem tylko czy jeszcze skończył czy nie. Już masz 100% odjeźdź. Czekaj.
Już, już, ale muszę odczepić. No tak, tak. Potem ja, tylko mi jeszcze, tylko rurę sobie włóż. Rurę możesz dać Kasprowi albo na siebie włożyć, czy tam wolisz. To Kasper niech sobie weźmie. I czekaj potem na mnie, dobrze? Ja się tutaj też... No chcieliśmy też z takim fajnym bajerem, z tą rurą tutaj, no ale nie wyszło niestety. No, komera szybka. Złe tereny na taką rurę, no ale tutaj. Jak to się tą rurę bierze? Lewym. I to ma czas około ikonkę zaczepiania. Odjeżdżaj, Maria. Ale ty nie będziesz miał całego, bo ta beczka jest trochę przymaława. No co za Żydy. To już tam włączam. Leci? Leci, leci. Tutaj szambo wpłynie. Nie, nie leci. Leci, leci, do mnie leci. A już nie, czekaj. Co zrobić? Teraz? Leci? Nie. A czy żeby się coś odczepiło? Dobra, jest, jest. O, leci, dobra. Już leci. Ej, musisz wsiąść, musisz wsiąść, bo ja chyba się zawsze nie leci. Aha, to dobra, bo nie widziałem. Dawaj jeszcze raz, wciskaj guzik, podnoś obroty i... I tam. Okej, to zanim wy napełniacie, ja przeczytam jakieś komentarze. No dawaj, dawaj. No, Matis, podaj stronkę, skąd masz tego Fenta, please. No już to... Już wam mówiłem. Jest na stronie oryginalnej koło Szambo Moda. farmingsimator.com czy jakoś tak. Wszystko już, co? Kasper, wszystko? Tak, więcej nie. To Kasper, rurę możesz włożyć do siebie, jak chcesz. Możesz, na to takie białe sowki, jak chcesz. Do tych białych tutaj. Aha, dobra. No to białe, tylko musisz znaleźć taki, wiesz, przycisk. Dobra, ja już odjeżdżam, nie przeszkadzam. Kolejny komentarz. Mati, podaj Escape'a. Nie, nie podam ci, ponieważ i tak mam zbyt duży spam na tym Escape'ie. A no nie będę robił wyjątku dla jednej osoby. Escape'a mam tylko dla swoich znajomych. A nawet jeśli chcesz, no to proszę, taki jak nick mam na tym. Na YouTubie, tylko wiedz, że ja się nie przyjmę, bo ja przyjmuję tylko ludzi, z którymi gram. Tak, a team mam w aktualnym momencie pełny, także... także nic z dołączania, ani w ogóle z niczego. Ej, tu Wałek, da się podłączyć jednak ku mnie. Ja muszę właśnie... Wałek jest oddzielnie, się podczepia. Ja muszę właśnie iść podczepić, bo tak to nie idzie. A podpinamy Wałek. Wałek podpięty. Teraz, wiecie co? Zrobię sobie zbliżenie, bo jestem ciekawy, czy to się rusza. Taki jeden element. Tutaj jak się Wałek styka... Ej, to cały czas leci, teraz muszę jechać. Jak podoba się, że Wałek cały czas leci. Nie. No jak nie? U mnie nie leci. U mnie leci. O, jak włączę, to leci. Kręci się tu, czy nie? A ja klikam B, żeby wyłączyć i nic. No, czekaj na mnie. No, to jadź, masz dawaj. A taka teksturka na ziemi to chyba jest przez Szambo Moda, wiecie, bo... Normalnie to powinno być po prostu skultywatorowane pole, ale... Ile macie procent? Tam? No nie, 75. Matko. Muszę tak zawsze lamić. Zamiłem teraz, sorry bardzo. Wysiadłem pewnie i się Wałek wyłączył. A ja pod kusę podczepiłem. Przeczytam jakiś komentarz. A, bo ja tego nie opuściłem chyba. Bodajże. No. Pytanie, całe skosiliście to te pole z kukurydzą? Jeszcze nie. Jest tam chyba 4 razy zdążyliśmy tego objechać. Rok, jak chcesz, żeby przestało ci sypać, to obciśnij V. Czekaj. No to... czy mogę dać Dawidowi dać kopa, czy coś takiego? Przez internet? Jak dasz, ale proszę bardzo. Ile masz lat, Mat? Dużo. Pytania. Więcej niż ty. No właśnie. Jeśli masz 98, to tak, więcej. Taka jakby prośba, jak skończysz sezon, zrób zapiskę i modpack z tej mapy, please. Zapiskę, no to rok, masz zrobić zapiskę i tak. Okej. Okay. Dasz potem na hosta, ja ci dam pasy do mojego konta, wstawisz mi i potem udostępnimy. Nawet na Skype'a mogę, bo to nie było zajmuje. Mam taką prośbę, aby tak każdy z was mógł tak co najmniej, nie wiem, raz pod każdym filmem kliknąć, bo mam 7 dni do wypłaty, a musiałbym uzbierać jeszcze chyba jakieś 2 centy. Chociaż, a dobra, tam nie przejmujcie się. To czy poczekam jeszcze miesiąc, to ładnie, to nieważne.
Ale nieważne, nie przejmujcie się tym, nie było rozmowy. Nie będę was wyłudzał, jak nie służy. Jak się uzbiera, to się uzbiera. No, już za niedługo dedyk, nie? No, od Kacpa tym razem. Od zaufanego... człowieka. Nie od Mateusza. Do tego momentu dojechałem i już mi się samo skończyło. Ja nawet do połowy chyba nie dojechałem, ja stoję tutaj. Okej. Okay. Stop. Oj, kamera. Dobra. No. Rok, ty to się bardzo szybko jechałeś, bo ty tak żeś widzę... tak tutaj żeś przerwy na końcu ja? Robił chyba. Tutaj, no. Ktoś... Nie wiem, ja jedynku jechałem. Ja też. A czekaj do tyłu trochę. Fajnie mod, ale wiecie, te najlepsze mody są tworzone przez Niemców albo Czechów. Przykładem jest mapa, która waży tyle, że gościu, który robiłby polską mapę o takim rozmiarze, na pewno byłyby na niej lagi. A mapa czeska, proszę bardzo, nie ma ani jednego laga. O, ping, mogę wam pokazać. Mam teraz, o, coś wysoki, o, coś wysoki. Był 60. Być może temu, że nagrywam, to skoczył. Ale... Jeszcze tamta, co graliśmy na tym Ursusach we dwóch, nie? Tamta a, to tamta w ogóle większa 5 razy od tej, ale to wiecie, to poczekajcie na jakiegoś specjala, albo coś się zobaczy, bo specjala mam z innej gry zrobić, ale też się coś zrobi, bo wiecie, będzie trochę więcej specjalów, bo miał być na 100, na 1000, a będzie na 2000 niestety, no, chyba jak się wyrobię. A potem jak ci się Kasper skończy... Okej, pełno. A to zaraz do mnie Kasper przyjedzie. Dobra, to ja też może jakiś komentarz przeczytam. Tak jak widzicie, to wszystko wygląda cały czas tak. On przyjeżdża, podpina rudę, ja się tutaj ładuję, tak, i no i jedziemy dalej. Fent się grzeje, pompa pracuje i podlewamy szambem całe pole. Przyspieszać tego nie chcę, bo po prostu nie chcę. Bo nie chcę i koniec. No też czemu, że nie mogę tego zgrać tak fajnie z nutą jak mówię ostatnio. I co, no zgrywać nie będę na razie nic. Ewentualnie zrobię cięcie i zobaczymy się jak skończymy z tym całym polem. Jest To czekaj, bo jeszcze mam dwa pytania. Jest godzina, rok, powiedz która. Ale w realu, no, czy tutaj? W realu. 21.46. No tylko teraz mamy czas, żeby coś nagrać i tak, słuchajcie. Coś wam powiem o filmach. Ale to muszę jeszcze ustawić taki stały grafik na wakacje. Tylko na wakacje. Bo tak, filmy będą tak. W sobotę, w niedzielę nie spodziewam. W sobotę jeszcze może być. Ale to znaczy, że nagrywaliśmy go wcześniej, po prostu w sobotę będę przysyłał zaległości. W niedzielę filmów nie będzie, bo chcę sobie odpocząć, tak? A w reszcie tygodnia to właśnie muszę ustawić ten grafik. Nie wiem, czy w poniedziałek i w piątek Big Farm. We wtorek powiedzmy Random Game. I tak dalej, tak? Muszę też jeszcze poustawiać, to z chłopakami zależy, kiedy będą mieć czas. Dwóch rur nie podepniesz. Nie? Musiałbyś mieć taką złączkę. Nie da rady. Mieć złączkę. Zobacz, czy ci koła siadły, bo ty masz pełne chyba. Nie. Bo tutaj są takie specjalne wentyle, które pod wpływem ciężaru rozpompowują koła, czyli robią się takie koła wtedy szersze, przez co w ogóle jest lepiej. Dosięgniesz, nie? Dobra. No to jest komentarz. Jak się upoznaliście? Jak? To tak, powiem wam, że to był do mnie taki kolega, który przyjechał do mnie na wakacje i ja się z nim gadałem, tak? Zakolegowaliśmy się i było fajnie. Później coś tam robiliśmy chyba serwer i tam z kilka swoich znajomych chyba tam właśnie zrobił. Kilka swoich znajomych. Taki serwer chyba z Minecrafta. Nie tam tylko wzięli po to, bo ja się ogarniałem komendy, to chcieli, żebym im pomógł zrobić. No i... Dobra, pompuj. No i wtedy właśnie poznałem Dawida, bo pierwszy raz zobaczyłem Dawida, jak on tam coś tam robił. I było tak, to chyba było jeszcze 4 lata temu, albo 3. Jak żeśmy się poznali, było wszystko fajnie, tylko żeśmy się chyba... Tak żeśmy na tym serwerze żeśmy się poznali, ale nie graliśmy wtedy ze sobą tak jak teraz. Bo było tak, że żeśmy... Chyba dwa lata, że sobą nie gadali, tylko mieliśmy się w kontaktach, a później okazało się, że ja mam LS-a, on ma LS-a, on umie instalować mody, ja umiem instalować mody, no i tak się stało. Roka poznałem, jak nakręcał nam reklamę Minecrafta. Zobaczyłem wtedy, że ma awatar w Netscape'ie Deutscha, Agrotona chyba. No i pytam się go, czy ma LS-a, on mówi, że ma. No to ja mówię, no to fajnie, super. No i zaczęliśmy. Wtedy ze sobą ten
wtedy ze sobą właśnie. No to już z jakieś 2 lata jest pewnie. No i graliśmy w 11, potem już 13 teraz gramy, także jest moc i w ogóle. No i a Kacpra, no to wiadomo, poznaliśmy go na multiplayerze. Na forum. No zgłosił się, no ale gościu jest ogarnięty, nie tak jak pan Mateuski, bo on od razu foch, że nie ma go na jego własnym serwerze, że no daj też inne pograć, no wiedziałeś, że nas jest więcej niż 4, jak robi jej serwer, to trzeba się było na to godzić, no. Ile procent 26, macie? 5. Dobrze, to co, macie jeszcze jakieś pytania, czy już chyba nie ma? Jest jeszcze jedno pod tym filmem. Ja wolałbym, żeby zamiast Dawida w minifarm grał z tobą Rock. W minifarma, tak jak się tam Dawid odpowiedział, gramy we 4. We 4. I co to oznacza, no... gramy we 4. Ja, Kacper na jednej farmie, Dawid z Rockiem na drugiej farmie. Save'a będę hostingował ja, czyli to wszystko ja. Mapa i mody wam nie zdradzimy. Na razie nie zdradzimy. Ej, Mati, chyba że Dedyk będzie, no to nie? Na Dedyku, no to wtedy ty będziesz hostował, tak. Znaczy Dedyk będzie hostował. To wtedy tam prześlę ci save'a, będziemy się tam grali. Hasło Dawidowi nie podamy, będziemy zmieniać co każdą grę. Albo wpiszemy hasło pijana krowa i Dawid nie wie jak to wpisać, także będziemy mieć spokój. Dobra, ja już tutaj czekam na Kaspra. Tutaj gdzie Rok stał, czekam. Dobra, ja już mam połowę zapełnioną. No i coś jeszcze? Chyba nie ma już więcej pytań, nie? Na razie patrzę pod starszymi filmami, ale nic nie widzę nowego. No. Gonimy po szambie. Dobrze. No to w takim razie, żeby nie przedłużać, bo nie chcę też długo nagrywać, bo też wiecie, no w kółku robimy to samo, a przyspieszyć już też właśnie nie mam za bardzo jak. Zacznijmy sobie, że tutaj będziemy to robić i zobaczymy się na końcu, kiedy... O, jeszcze jest jeden komentarz. Coś powiem. Kiedy to dowiecie się, jak... co się dzieje z szambem, kiedy ono nie zostaje do końca wypróżnione w ramach oszczędności. Bo normalnie to byśmy przejechali jeszcze raz po tym co było i by się wyczerpało i by było nawet lepiej niż było. Ale jeśli ktoś jest oszczędny i szkoda mu szamba, to Rok tam ma z przodu u siebie na tuzie przed nim ma pompę, do której będziemy właśnie na końcu tego filmu, jeżeli nam coś zostanie, to będziemy wypompowywać z powrotem do beczki Kacpra, który właśnie jedzie do mnie teraz. Tylko nie jedź po szambie, bo się zakopiesz. No i to chyba na razie tyle. Jeżeli to było. No i tak, jeszcze wam. No to teraz Rok powiedz to pytanie co tam było. Skąd pobrałeś mapę? Nie wiem, Rok mi powiedział, że jest taka fajna mapa, wpisałem ją w Google'ach i wyskoczyło z jakiejś tam strony. Pobrałem i mam. Ale mapa też jest z modpaku, więc jakby co to możecie pobrać. Przodu, i mapy się nazywa Czech mapy kupy. Ja podjadę. A, dobra, czekaj, nie, ja podjadę. Ciągaj. Pomyliłem się. Ciągaj. Ja tu będę. O, poszła. Ej, bo urwiesz. Dobra, stój. A tu już podpinam. Fuk, dobra. No, także... Leć. Także widzimy się, jak to skończymy, czyli gdzieś koło 22. Dobra, jesteśmy już, zaszambiliśmy całe to pole, niestety poznikały teksturki, no wiadomo, szambo wiecznie się nie utrzymuje na polu. I teraz tak. Nagrywamy do kolejnego dnia. Czemu ty masz bliźniaki? Rok. Nie mam. Masz. Nie ma. U mnie ma. Pomylone. No, tutaj mamy resztki szamba jeszcze. W ramach oszczędności wypompowujemy je. Miało być tym czymś, ale Rok to coś zepsuł jak zwykle. Rok nie umie. Rok zepsuł szambo. Pusty jesteś już? Ja? Oni właśnie się wypompowywują. Prawda. On tu stoi pusty. Na awaryjnych. Tak? No to stoi, odepnę! Andrzej, dobra, jedź. Matko ludzka. Ja sobie podepnę rurę, ja potrafię. Ale ja podepnę. Nie, ja potrafię. Co? Ale ja to zrobię tak w szybkim tempie. Ale ja się nie pozwolę. Ja muszę do przodu ten podpiąć. Ja ci nie pozwolę. No w krzaki wjechaliśmy i... Starczy? Ej, Marian, ty...
Nie, nie starczy. Dobra, a fakt za kamera. A, kierownicy mi się już nie chce podłączać. Lepiej grał. Chociaż mogę zresztą. Już działa. Kierownica jest tak zrobiona, że wszystko mi tu pięknie chodzi. Ej, Mati, mój ciągnik nie ma miejsca z tyłu na wałek. To jeszcze trochę. O, dobra, git. Co to za ciągnik, co nie ma wałka z tyłu? Człowieku, nawet w tym. Weź, nie, weź jaku chyba, nie, weź jaku jak zrobisz to też masz wałek. Pomp, no zobacz, nie ma. Wypompowałeś, dobra. Ja odpinam, ja sobie tą rurę założę zaraz. No dobra. Dawaj to. Odepnij ode mnie, ja jadę, wracam. Czekaj, nie. Jeszcze powiemy, kiedy nagrywamy to. No powiedz godzinę, bo ostatnio żeśmy już robili sprawdzam. Od pierwszej. Powiedz nagrywamy o godzinie 10:16 kolejnego dnia. Całą noc. Dobra, beczki się trochę ubrudziły. On pojechał, to my też jedziemy tam, gdzie Szambo odwieźć. I będziemy się ja zajmować. Pojechałem do wsi, zawrócić tam. No, ty masz trochę dłuższy ten skład niż my. No. Jak będziemy już dojeżdżać do BGA, nad napisem BGA się żegnamy. No, jedziemy. Jest tam jeszcze, chociaż nie ma pytań. Oj, ktoś... Dobra. Nie był zapis mapy, albo coś. Albo twój internet profesjonalny. Mam lepszy od Dawida. Pobrałem Simsy szybciej. Oczywiście oryginalny. Z Origina, z promocji. Z jakiej tam promocji dali za darmo? No to promocja. 100% rabatu na wszystko. Dali 100% zniżki, no to co? Trzeba było brać. Ja tym cisnę po naszym, co tam? Nasze to nasze. Jeszcze mieliśmy robić kultywację, ale chyba, no, wszyscy wiedzą jak wygląda kultywacja, a na tej mapie nie jeszcze, się. Na tej mapie chyba zrobimy jeszcze tylko sianokosty, zwożenie belek i na tym skończymy. Specjal mapy. Specjal będzie na 2K widzów. No ale specjal na tej mapie, na ostatni odcinek. A tego. To się jeszcze będzie, spokojnie, no bo ja to się tam wepcham. Już się śmieję. Dzięki. Dobra, to się grali ze mną. Od Dientrok. Tak, ja grałem z wami i jeszcze grał Kacper Cieło. Kacper grał. O, przywitam się, dobrze. Pan Kacper. No. A nie pożegnał się? Oj tam. Cześć wszystkim. No, cześć i trzymajcie się, cześć, czołem. Trzech gości na trasie i do następnego.